Wojtek, przyszedłeś do mnie. Stąd ktoś odchodził. Kto to był? Bazyl. Czego on chciał od ciebie? Toć tędy prowadzi droga z kniei do zamku. Mnie się coś zdaje, że ty mnie zwodzisz. Byłem tu rano prosić cię, żebyś ze mną poszła na dzisiejszą sobótkę. Nie chciałaś, że musisz czekać pod dębem na Szymka, bo dziś znów i ostatni termin jego powrotu. Przychodzę teraz zobaczyć, czy Szymek wrócił i zastaje nie Szymka, tylko Bazylego. Mówiłaś się z nim, czy co? Toć wiesz, że nie mogę dziś odejść od dębu. Czekałeś tak długo, to poczekaj jeszcze te chwil parę. Szymek wróci, pójdziemy razem do ognia. Czekaj sobie na Szymka, kiedy chcesz. Ja dłużej na ciebie nie myślę. Matka zrzęzi, że jej ciężko samej, bo stara, a obrąbki ojcowi namawiają, żeby o nią słać swaty. To śli. Do mnieś nie słał jeszcze, więc jesteś wolny, tak jak i Bronka. Ale Bronka to już sobie oczy wypłakała za Szymkiem. Dziś ją pilnują w chacie, bo chciała lecieć do ciebie, czekać na niego. Więc i ona wierzy, że Szymek wróci i czeka. Czekajcie sobie obie, kiedy chcecie. Ja się dłużej zwodzić nie dam. Witek, Witek! Nie odchodź ode mnie tak bez dobrego słowa. Nie słucha. Poszedł. O Boże, Boże.